Mikołajki, jak każdego roku. Przybył do nas pan starosta z Mikołajem i oczywiście z paczkami oraz firma Wilo, która z okazji Mikołajek podarowała nam zestaw hydroforowy do naszej hydroforni. Jesteśmy z tego bardzo uradowani, ponieważ zmniejszy to koszty eksploatacji pomp oraz jest to już ekologiczne. W tym roku firma Wilo obchodzi 25-lecie swojej działalności na rynku polskim. Pracownicy firmy stwierdzili, że zamiast robić huczną imprezę dla naszych dystrybutorów, dla naszych kontrahentów, chcielibyśmy zrobić coś innego, coś oryginalnego. Jednym z pomysłów była inicjatywa 25 przeglądów w instytucjach charytatywnych, w instytucjach publicznych, które zajmują się typowo osobami niepełnosprawnymi. Jedna z takich instytucji natrafił tutaj Mirosław, który jest naszym serwisantem na rynku dolnośląskim i on jakby jeździ tutaj cały czas do tego ośrodka, robił przeglądy starego urządzenia, a gdy nadarzyła się okazja, z okazji właśnie tej 25-lecia firmy, zaproponował, żebyśmy zrobili gruntowny remont tego urządzenia, czyli zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku. Jak to działa? Po prostu jest zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu do budynku, aby w górnych partiach, w górnych piętrach ta woda była pod odpowiednim ciśnieniem. To właśnie urządzenie powoduje, że ciśnienie wody się podnosi i mamy w każdym punkcie, w każdym pokoju, w każdym gabinecie wodę o odpowiednim ciśnieniu do umycia rąk, do umycia ciała czy innej czynności. Jest to wspaniały prezent, pomaga rozwiązać problem ciśnienia w tym obiekcie, ciśnienia wody w tym obiekcie. Kwestia wydatku 50 tysięcy dla nas jest to niebagatelna kwota. Sprzęt jest bardzo nowoczesny, sprzęt jest, nie oddziaływuje na obiekty obok, czyli jest zupełnie neutralny, ciśnienie jest stałe, koszty związane ze zużyciem prądu są diametralnie różne, diametralnie mniejsze. Samo to, że tutaj pracuje silnik 4 kW, w poprzednim urządzeniu było 12 kW, także kwestia rachunków, wydatków na prąd, ale przede wszystkim jakości życia osób, które tu zamieszkują i pracują. To są rzeczy bardzo fajne. Prezent firmy, no niesamowity, po prostu typowo mikołajowy. Widocznie i pani dyrektor, i pensjonariusze, i może trochę pan starosta byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na taki prezent. Na początkach tutaj przyjeżdżałem, kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie nawet sprawy, o jakim charakterze jest ta instytucja. Dopiero później, jak po prostu się dowiedziałem, chciałem po prostu zrobić wszystko, no, żeby jednak wymienić, nie tylko zrobić ten jeden przegląd, tylko żeby wymienić ten zestaw na nowy, który już był po prostu stary i no, wymagał naprawy. Udało nam się jeszcze do tego dołączyć pakiet serwisowy. Koniec gwarancji będzie do 2024 roku. Oczywiście będzie serwisowane dalej. Serwisowane urządzenie będzie działało na pewno kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. W naszej placówce Mikołaj krążył od samego rana. W każdej klasie był i takim podsumowaniem było wspólne spotkanie w auli. To jest taki wyjątkowy okres w naszej placówce. Przygotowania trwają od początku grudnia. Jest taka wyjątkowa atmosfera. Wszyscy wykonują różne przepiękne ozdoby, ubierają choinkę, przebierają się też za Mikołajów, bo oczekują na Mikołaja. 18 grudnia odbędzie się u nas uroczysta Wigilia, którą organizujemy dla wszystkich dzieci, dla całej społeczności szkolnej. Jest to bardzo dobry ośrodek, opinie rodziców i tutaj uczniów są bardzo dobre. Kwestia może jeszcze zbyt małej ilości uczniów, ale myślę, że tutaj pomysły pani dyrektor, pomysły nauczycieli doprowadzą do tego, że liczba uczniów wzrośnie i będzie ekonomicznie bardziej wydolny i wtedy nie będzie żadnego zagrożenia dla działalności tego ośrodka.